Mieszkańcy sobie pomagają wzajemnie, możemy liczyć na służby, na wojsko. Powoli wracamy do normalnego życia. Ale wojsko dużo pomogło, wybić to ściany, tynki, wynieść. No naprawdę, szacun. To jest ostatni raport specjalny o sytuacji na południu Polski na piątek 27 września 2024 roku na godzinę 8. Joanna Stankiewicz, dzień dobry. Powódź 2024. Podcast specjalny Polskiego Radia. Fala wezbraniowa zbliża się do Kostrzyna nad Odrą w północnej części województwa lubuskiego. Jest o 60 cm niższa niż prognozowano. Mieszkańcy tego miasta robią wszystko, aby zabezpieczyć domy w pobliżu rzeki. Tu na Filipie zabezpieczaliśmy ten workami studnie. Na Drzewicach pakowałem worki też. Tutaj też pakowałem wszędzie. Akurat nasz dom, ten ostatni. Przy samej rzece. Przy samej rzece, to był też przed wojną. Te kolejne domy są już zbudowane tutaj świadomie w terenie zalewowym, powodziowym. Bo my kupując jeszcze tą działkę tam w latach 80., to nie było takich zagrożeń. To były powodzie bardzo rzadkie. A teraz zdarzają się raz na 10 lat. Teraz się zdarzają częściej. No, gdybym ja w tej chwili miała kupować tutaj działkę, na pewno bym nie kupiła, dlatego że jest w terenie zalewowym. W Kostrzynie nad Odrą z mieszkańcami rozmawiał Adam Górczewski. Stabilizuje się sytuacja w części regionów, które najbardziej ucierpiały wskutek powodzi. W Lewinie Brzeskim na Dolnym Śląsku, który został odcięty od świata przez wodę, trwają prace porządkowe. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Powoli wszystko wraca do normy. Życie w Lewinie się stabilizuje. Mieszkańcy sobie pomagają wzajemnie. Możemy liczyć na służby, na wojsko. Powoli wracamy do normalnego życia. Tutaj akurat nie było aż tyle wody, ale w niektórych częściach Lewina no, to ludzie naprawdę stracili dobytki życia. Ja się przejechałem przez cały Lewin, to właściwie wszędzie ta woda była. Trochę mniej, trochę więcej. No, ja wiem, na rynku nie była. Tam no troszkę weszła woda na rynek. Ale wojsko dużo pomogło wybić to ściany, tynki, wynieść. No naprawdę, szacun. Gminy dotknięte powodzią są zasypane śmieciami. Wielkie sprzątanie po powodzi przynosi kolejne wyzwanie. Gmina Kłodzko na Dolnym Śląsku wyczerpała już limit wywozu śmieci na pobliskie wysypisko. Sprawę na miejscu sprawdzał specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Wielkie sprzątanie trwa. Wstajemy i cały czas sprzątamy od 2 tygodni. W Kłodzku wciąż widać zwały śmieci wzdłuż ulic, jednak coraz więcej tam zbijanych tynków i klepki podłogowej niż zalanych mebli. Śmieci także na wsi są sukcesywnie zwożone. Widziałem, jak żołnierze WOT wrzucali do śmieciarek ciężkie kanapy i fotele. Skutki tej powodzi są dramatyczne. Mówił mi wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur. Mamy ogromny problem z śmieciami. Mieliśmy limit 800 ton, więc ten limit już został wykorzystany. I czekamy na zwiększenie to przez wojewodę tego limitu, żeby te śmieci można było oddawać na wysypisko w Ścinawce, które jest u nas najbliżej. Ale też wiem, że możliwości tego wysypiska są ograniczone. A to wiąże się z drogim wywozem daleko poza obszary powodziowe. Powódź 2024. Podcast specjalny Polskiego Radia. Marcin Kierwiński został oficjalnie powołany na rządowego pełnomocnika do spraw odbudowy po powodzi. Prezydent Andrzej Duda, wręczając nominację byłemu europosłowi, dziękował mu za podjęcie tego zadania. Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda mówił, że przed Marcinem Kierwińskim stoi bardzo poważne wyzwanie. Stwierdził, że praca przy odbudowie po powodzi wymaga wielkiego poświęcenia, biegłości i serca. Prezydent docenił też, że Marcin Kierwiński zrezygnował dla tej funkcji z mandatu europosła. Jestem za to w imieniu Rzeczypospolitej wdzięczny. Byliby tacy, którzy by tego nie zrobili. Premier Donald Tusk dziękował prezydentowi za jego słowa. Cała Polska może zobaczyć pana prezydenta, polityków z innego obozu politycznego, którzy absolutnie są przekonani, że w tej sprawie muszą być razem. Marcin Kierwiński deklarował, że na początek chce się skupić na odbudowie najważniejszej infrastruktury zniszczonej przez powódź, czyli na przykład dróg czy mostów. Relacjonował Michał Jędrkowiak. Przenieśmy się teraz na Wiejską. Sejm powołał komisję nadzwyczajną, która tuż po głosowaniu rozpoczęła pracę nad specustawą powodziową. Rząd przygotował pakiet rozwiązań ułatwiających i przyspieszających proces odbudowy zniszczonych przez wielką wodę terenów. O szczegółach Klaudia Dadura.
Komisja rozpoczęła pracę nad dwoma ustawami dotyczącymi pomocy dla poszkodowanych przez powódź. Chodzi o projekt rządowy i rozwiązania przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas sejmowej dyskusji poseł tego ugrupowania Kamil Bortniczuk powiedział, że liczy na ponadpartyjną dyskusję. Chciałbym wyrazić nadzieję i zaapelować do Państwa, żebyście Państwo nie wykorzystywali konieczności szybkiego przyjęcia tych przepisów do tego, żeby w tym projekcie umieszczać jakieś tak zwane wrzutki niezwiązane ze sprawami powodziowymi. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros zwrócił z kolei uwagę na konieczność jak najszybszego przyjęcia rozwiązań dotyczących wsparcia powodzian. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Rządowa specustawa uwzględnia między innymi pomoc dla kredytobiorców, dofinansowanie odbudowy domów i mieszkań oraz zasiłek dla uczniów. W autopoprawce zaproponowano też 1 mld zł wsparcia dla poszkodowanych firm. Utwór Moja i Twoja Nadzieja powrócił w nowej wersji. Premiera teledysku odbyła się w programie 19.30 na antenach Telewizji Polskiej. W tym samym czasie utwór wyemitowały anteny Polskiego Radia, 1, 3, 4, Polskie Radio 24 oraz Polskie Radio dla Ukrainy. Ponad 30 artystów, największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, połączyły siły, aby pomóc ofiarom powodzi w ramach akcji TVP hashtag Razem dla Was, wspieranej przez Polskie Radio. Utwór nagrano w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. To był ostatni odcinek raportu powodziowego. Zapraszam do słuchania serwisów Polskiego Radia. A informacje na bieżąco o sytuacji powodziowej można znaleźć na stronie internetowej polskieradio24.pl. Joanna Stankiewicz, do usłyszenia. Powódź 2024. Podcast specjalny Polskiego Radia.